No, dzień dobry. Widzom. O, właśnie Krzysiu wcześniej mówił, że ogółem kto rozpalił w piecu? No powiedz, przyznaj się pan. Kto rozpalił w piecu? Nie, może to ty wszystko, że z popielnika popiół tylko wybrałeś. A ja całą noc paliłem w piecu. O, i pali się, i ciepło jest. O, i powiedz. No powiedz, ja wstałem załatwić się, do pieca podłożyć, a samochód kombi stał czarny, naprzeciwko okna. I na podwórku byli? Nie byli. Byli, bo wiesz co? Ja ci powiem co było. Gałęź leżała, nieduża. Chyba przeskakiwali przez bramę. Nie przeskakiwali. To może rzucili gałązkę. A może spadła, czy co tam? Już gałązka. Ty, już nie wiadomo, co ty... No, ja tutaj nie jestem ci potrzebny. Potrzebny? Ten Krzysiek z Warszawy powiedział coś do ciebie. To nie Krzysiek z Warszawy. To nie Krzysiek był. Co? To ja wiem, ale jak był u nas, to coś chyba powiedział. A, powiedział? No. To ja wiem, co powiedział. Ja wiem, co powiedział. Nie muszę głośno mówić. To sobie trzymaj. I powiedział, żebyś nie donosił dla policji, bo ludzie temu tacy są, bo masz złą opinię, że donosić non-stop. I jak, na ten temat jak chciałem ja to powiedzieć. Do mnie to właśnie różne paczki, to ja nie będę donosić na policję. O. To specjalnie donosisz do policję? To specjalnie ci to robią po złości. Wysyłają w paczkach gówno. I właśnie na ten temat chciałem to powiedzieć. Ty chciałby chyba całym światem rządzić, siedzieć i po prostu mieć wszystko gotowe. To trzeba pracować nad tym wszystkim. Ja nie jestem Bogiem, że całym światem mam rządzić. Od tego jest Bóg, Pan Jezus, to... i Matka Boska. Dziękuję. No właśnie, to moje śniadanie sobie. Ale kabanosy przyprawiłem, a to majonez z kebaba trochę i ketchup. I wziąłem jeszcze, położyłem wagety do jajka i takie ziołowe, przyprawa taka ziołowa. O. No, w piecu rozpaliłem. Mam brudne ręce? To sami widzieliście. O, i właśnie będę jadł posiłek poranny. O, a ja sam musiałem go obudzić. To jak król zachowuje się. O, dzień dobry. A ty miałeś kogoś pozdrowić. No, dostałeś jakiś list. Aha. O, aha, dobra, to i nie masz czasu, już chowasz. Do szafy. Ja nie, bo jadę do mecenasa. No to ja sam będę nagrywał. Skończymy. O, dostałem właśnie jeden list, dostałem
właśnie telefon komórkowy od, ale on cały zalepiony jest, bo był przyklejony. A gdzieś ładowarka jest jeszcze. Pomóż? Daj, pomogę. Przepraszam bardzo, proszę się nie wtrącać w moje sprawy. O, i na... To komórka była. O, napisała do mnie... O. Witaj, kochany Wojtusiu. Piszę do ciebie, bo serdecznie mi do ciebie tęskno. Kochany majorze, wysyłam ci cieplutki stanik. A, to stanik. Stanik, który na nadzieję masz głęboko w serduszku. No, dostałeś ten cudowny tutaj wygięte cukiereczki. Trzy cukiereczki. Byś osłodził swoje usłodził troszkę życie. Troszkę życie. Zaraz. Mieszkam w tej Bożej. Mieszkasz w tej Bożej. Mieszkający. A nie mieszkasz. Widzisz, przerywasz, bo później to wychodzi, że ja jestem tuman. To proszę nie odzywać się. Dobra. O, już. Teraz nie wiem, gdzie mam czytać. O, w łóżeczku dzisiaj nocny A, przepraszam bardzo. Już przerwałeś mi i po prostu nie będę cię nagrywał. Dziękuję za twoją saradność. Dobra, no właśnie, ja teraz co był dobra. Gość ten znajomy, co ma nas odwiedzić w piątek rano, to właśnie kupił dla mnie kebaba i właśnie pół musiałem na patelni pilnować, a już widzowie zawracają mi głowę, to by się prawie spaliłby się. No ludzie nie mają, chcieliby dzień i noc rozmawiać. Zobaczcie, jak to wygląda. O, kebab. Pozdrawiam. A. Nie ma. I ketchup. I od kebaba właśnie. Halo? Ale co tu? O, non stop. Halo, weź wyłącz ten telefon, halo, non stop, halo. Później zadzwoń pan. O, przyszedł? O 16. Dobra. Już pół do. Teraz 18. Pół do 18. On siedzi i w dupie ma. On mówi, że ja nic nie robię. I on chce robił, jak on 25 lat nic nie robił. Jadł chyba tylko. O. Sam ten właśnie człowiek, co był u nas odwiedził, to mówi. A co chcesz zjeść? Ja mówię, ja zjadłem obiad, to ja nie będę głodny. A że sobie później zjesz. No,
po prostu ja nie lubię mówić. O, jak ty, jak wcześniej, Krzysztof. No, tonę, dwie albo trzy. O, tonę albo dwie albo trzy. Tereska niech ci kupi tonę. Tak jesteś. Drzewa! O, ciekawe skąd ty drzewo na rozpałkę weźmiesz. No. Weźmę. Tak. Tak samo jak ja nagrywałem. Dzisiaj kartkę czytałem i było dobrze słowo napisane, a on przykręcił i po prostu ja po prostu widzicie jak ja nagrywam sam, jak nagrywam na przykład z Meksykanem i po prostu on, ludzie mówią, żeby nie wtrącał się jeden do drugiego. On, ja coś mówię, coś tłumaczę, coś robię, a on od razu swoje ja. Wielka głowa. No to wielka głowa. Ktoś powiedział, niech sobie wynajmie na K, żeby gotowała. O, tacy są ukrutni widzowie. Przykre to słychać, jak jeden z drugim nie chcesz ogółem nie oglądać, to nie oglądaj i po prostu takie rzeczy nie opowiadaj. Bo tak opowiadasz te małolaci, to jesteście ogółem nikim, nie jesteście dorosłymi osobami i gadacie jakieś bzdury, jak mało który. Dobrze żaru było. To musiałem podłożyć, a drzewa nie przyniósł, on nic nie, no poszedł do adwokata, co to robić i poszedł może zgłaszać nie wiadomo jakie rzeczy na Meksykana, że co? Nie można, a właśnie jeszcze chciałem powiedzieć, bo w dokumentach mam zaświadczenie. Właśnie rozmawiałem, tam gdzie opieka na dole, mam zgłosić się do lekarza i na rozmowę, a lekarz powiedziała, taka fajna młoda, 30, bo mam rano się zgłosić na rozmowę. I po prostu przyjdę, porozmawiam, a mam 31 na, i mówiłem, 31 na 13:40 chyba do sądu się zgłosić. No, to właśnie w sprawie, że ja niby używam alkohol jakieś, czy nie wiadomo jakiej rzeczy. To po prostu, o, jakbym chciał, to bym poszedł sobie na przykład alkohol kupił. Ja sobie jedzenie wolałem kupić. Bo on odmówił nawet. To właśnie odmówił. 50 zł nie chciał. On nie nagrywał z nami. I tak nagrywać nie będzie z nami już. Bo po prostu zachowuje się chamsko. Myślał, chciałby wszystkim po prostu rządzić. A to tak się nie da, po prostu. Każdy jest sobą i po prostu każdy myśli swoją głową, a nie wiadomo jakie rzeczy on wymyśla, że o, mama Meksykana ja widziałem, a on powiedział, że to jego żona. I oraz chciałem też pozdrowić, bo rozmawiałem z Ewą. O, i też kupił właśnie za te pieniądze, kupił właśnie kamerę. Lepszą kamerę kupił i po prostu będziemy nagrywać, żeby ludzie po prostu oglądali nas. I serdecznie, gorąco pozdrawiam i
pozdrawiam oraz Izę. No dopiero przyszedłem i sam raz otwierałem bramkę i patrzę, samochód podjechał, o, i pizza. Bo widzą, że testuję. Zobaczyli wczoraj, że sam sobie zrobił. A jak święta, nie święta, inne rzeczy, ile ja? To chce się pozbyć, to się pozbędzie. O, dzień dobry. O, właśnie tu mleko, a tu makaron. Właśnie to wczoraj przyszedł, a podgrzewałem na patelni i dodałem później ketchup i z kebaba po prostu przyprawa ta jasna. I będę sobie posiłek poranny po prostu. Właśnie ktoś, opieka, nie chce dać mi na obiady nic, tylko żąda ode mnie, że widzowie wyślą parę złotych na inne konto, to po prostu są, mają gula. Oni teraz muszą siedzieć w ciepłym, sobie dupę grzać na fotelach, na tych krzesłach i wypisywać i oglądać i mówić nie wiadomo jakie rzeczy. To nie trzeba. O. Wezwał policję, wezwał karetkę pogotowia i nie zawieźli do kolosu, bez żadnej podstawy. Będę pysznie sobie teraz kosztował to. Pierwszy raz takie coś jem. Chcę dla tego widza gorąco, serdecznie podziękować. Jesteś ogółem, powiem, wspaniałym człowiekiem. Bardzo to dobre jest. Zobaczcie, jak to wygląda. O. A do pracy to nie chodzi, bo wie pan co, bo jak on się nakra się, to nie może. No, gada głupoty. O, jak sobie te pomieszam, bo z tym razem i ketchup, o, to takie te różne przyprawy. I trzeba pysznie sobie kosztować. O, jakie to dobre. To dla człowieka, ale jak do roboty pójść, popracować. Ja mu porządnie zaczynają boleć. Ale już gada. Przychodzi to róż do mnie i do majora. Już co gada, obgaduje już Meksykana. No, pracował ciężko. Rusztowania i nierusztowania zdejmował, sezon się kończył i po prostu przysilił kręgosłup czy tam obok i dostał tabletki, a on mówi, o, był. Co on? On nie pracuje, on nawet w Szwecji był, o, za morzem. O, i temu właśnie widzicie ogółem, co się dzieje. O, gada, że ja piwko nieraz kupię. O, widzicie, nie dziwne, że muszę do sądu 31, że gada, a co ja pysznie sobie podgrzałem, o, z mleczkiem. O, z mlekiem bardzo dobre. O, 9600. Co on kłamie? Jak na początku po 500, 600 zł i gada, że i też skłamał. Opowiada nie dawał co. Ma pieniądze. No stop, jak dostawał 900 zł, to po prostu 400 dawał dla Krzyśka, a 500 sobie brał, bo za internet zapłacić,
za wszystko trzeba zapłacić. I światło, nie światło, całe te. A coś się stanie, czy wykupić jakieś inne rzeczy, to właśnie on po prostu ma, jak to się mówi, gula. On jest ogółem spasiony taki. Chciałby po prostu wszystkim. On ledwo wchodzi, on kulachą chodzi, on chciał być prezydentem. Ciekawe czego? Kulachów tych. Naprawdę dobre. I posłuchaj pan dalej. To widać. Dobrze zrobił Meksykano. Dobrze zrobił. Ponieważ cały rok i trzy torby w ręce, czwarte tobie na ramię, miała kobieta. O, trzy torby, o, gada. Tak, na zakup i mówi tak. O, moja matka to gula, jak aniołek gula. A słychać. Jak matka gula. A jak tylko po buteleczki. Ja. O, gadał głupoty. No, buteleczki od piwa. On nie pił, jak gada. Nawet całe te. O, w Lublinie. Cały puszek. Nazbierał. I wódki. Tylko lubi kogoś po prostu wysmarować. Nie wiadomo czym. Niech się gównem się wysmaruje. O, jaki tam syf, żebym ja wam pokazał, to by było po prostu, ja ten pokój i kuchnię to chociaż doprowadziłem i myłem okna, a już są nowe firanki. Ja ile razy mówiłem, to firanki trzeba i zasłonki są, żeby powiesić. Ale on nie ma czasu, on ma czas pisać donosy jakieś, nie wiadomo co, i gadać głupoty przez i obgadywać nas. Piąta godzina stanę sobie, pomalutko idę sobie, robię, nic na mnie nikt nie krzyczy, ja sobie spokojnie wybiorę popiołek tylko. Piąta rano, o 8 wstał dzisiaj. Piąta rano, popiół, o, wybierze, a ja wczoraj sam. A jak po buteleczki, to biegom leci. To weź sobie pozbieraj z Lublina te puszki, to będziesz miał 5 zł, jak dasz dwie torby. I na ten temat właśnie ja to chciałem, bo będę właśnie i chcę powiedzieć. Usiądź, jak mnie tu boli, ojej, krzyci po prostu. I widzicie po prostu. I będę musiał, chcę po prostu powiedzieć, będę musiał pozbyć się tego i ten komputer mój, po prostu on słaby, bo widziałem, ale nie wiem jak to właśnie będzie, po prostu muszę po prostu sprzedać go z powrotem do komisu, bo mam papiery, że kupiłem gdzie i chyba opieka czeka na to, żeby sprzedać, żebym ja nie nagrywał, żeby ludzie nie wiedzieli prawdy, a nie jakieś głupoty, co Krzysztof zawsze nagada ludziom. Dla was nagada nie wiadomo czego. I ogółem życzę dobrego dnia wam i wszystkiego dobrego, bo muszę śniadanko jeść, bo ustygnie. Dziękuję, że mogłem włączyć kamerę, wrzucę na swój kanał, żebyście widzieli, że co ogółem u nas się dzieje. Tak powinno być, nie tak powinno być.